To było pomieszczenie obejmujące część biurową, część taką rekreacyjną, salon i z tyłu za nami jest kuchnia, była kuchnia. Pani Monika wraz z partnerem i córką 3 września o godzinie 3 nad ranem przeżyła prawdziwy koszmar. W ich mieszkaniu wybuchł pożar. Obudziliśmy się chwilę później z powodu nieprzyjemnego zapachu i w tym momencie nie było już czego ratować. Mogliśmy ratować tylko siebie. Niestety 95% naszego mienia przepadło. Z powodu ognia mieszkańcy bloku musieli opuścić swoje mieszkania. Na szczęście nikt nie zginął. O zagrożeniu w porę ostrzegł kot. Niestety zwierzęcia nie udało się uratować. Miał taki zwyczaj nieprzyjemny sikania do łóżek. Z tego powodu też zamykaliśmy sypialnię. Dzięki temu nie zaczadziliśmy się, a przede wszystkim nie zaczadziła się nasza córka, gdyż zgodnie z tym, co usłyszeliśmy od eksperta, nie wytrzymałaby takiej dawki czadu. W akcji ratowniczej brało udział 7 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyną wybuchu pożaru było najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej. Koszmar poniedziałkowej nocy wspominają też sąsiedzi pani Moniki, którzy ciągle towarzyszą jej w trudnych chwilach. Strasznie przerażająco to wyglądało. Wyjrzałam na balkon, a tam już były wąsy ognia, takie pod sam dach. Tylko obudziłam męża, syna starszego i mówię, pożar, że się pali. Sąsiadów lataliśmy budzić, bo nawet domofon nie działał u nas w placce. Wiele osób i placówek zdecydowało się pomóc rodzinie. W akcję między innymi zaangażowało się przedszkole Niezapominajka. Do placówki można przynosić każdą przydatną pogorzelcom rzecz. Ponieważ w mieszkaniu spaliło się wszystko, cały dobytek tej rodziny, a wiem, że tam jest również dziewczynka 8-letnia, no to pierwszą rzeczą, którą myśmy dołożyli do kosza, to był wielki pluszowy miś. Nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, ale myśleliśmy sobie, że może temu dziecku wystarczy też na początek coś takiego, do czego mogłoby się przytulić w tych trudnych dla nich chwilach. W koszyku lądują też kubki, szklanki i różne artykuły gospodarstwa domowego. Pani Monika jest bardzo wdzięczna za pomoc i przyznaje, że nie spodziewała się, iż jej rodzina spotka się z taką życzliwością. Czujemy, że przeżyliśmy wielki dramat, ale zarazem sprawdziło się przysłowie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie wiedzieliśmy, że mamy tyle przyjaciół. Wszystkim serdecznie dziękujemy za każdą minutę ich czasu, każdą złotówkę, każde dobre słowo. Pomóc można również za pośrednictwem strony pomagam.pl. Piotr Błachut, Echo 24.